Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego. Transport zapewnia wójt gminy. W dniu wyborów muszą odbyć się co najmniej dwa pełne kursy zapewnionego przez wójta bezpłatnego transportu w godzinach głosowania, w odstępie co najmniej 4 godzin liczonych od momentu zakończenia kursu. Powinniśmy każdemu obywatelowi dać równe prawo do realizowania tego prawa wyborczego, a realizowanie tego prawa to jest po prostu możliwość zagłosowania. Więc to wszystko generuje koszty, to łatwo to napisać na papierze, ale tutaj się pojawiają problemy. Chodzi o to, żeby na przykład zwiększyć frekwencję w terenach, w których Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ma większe poparcie. Nie zmienia się warunków gry w trakcie gry. W wielu gminach obywatel musiał jechać kilka lub kilkanaście kilometrów, żeby dostać się do lokalu wyborczego. Ten aspekt, czyli uczestnictwa w wyborach, czyli najważniejszego procesu, jaki mamy w demokracji, jest niezwykle ważny. Debata dnia. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Po co PiS to robi? Po co zmienia kodeks wyborczy? Niektórzy mówią dlatego, że boi się przegrać wybory. Czy rzeczywiście? W studiu ze mną politolog profesor Kazimierz Kik. Dobry wieczór. I jest z nami także Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może do pana najpierw. No właśnie, PiS się boi, czy opozycja teraz powinna się bać? Bo opozycja podniosła krzyk i larum, że PiS gra nieczysto i że nie zmienia się zasad gry w trakcie. Ale przecież wszystko jest zgodnie z prawem. Ja nie mam wątpliwości, że PiS robi to po to, żeby sobie pomóc. Tylko w demokracji często tak jest, że partie często robią coś po to, żeby sobie pomóc w wyborach. Czy jednocześnie podniesie to frekwencję wyborczą i umożliwi głosowanie na wsi? Jeżeli to się potwierdzi, a wydaje mi się, że PiS sobie to policzył, to czemu nie? Jakby to jest ta kwestia demokracji, że często partie robią to we własnym interesie, ale korzystają na tym wszyscy. No właśnie, czy PiS sobie to policzył, panie profesorze? Bo jak czytam, co mówi czy profesor Flis, czy profesor Chwedoruk, to właśnie niekoniecznie to jest policzone i oni tak mówią, w sumie nie wiadomo, czy to da jakiś taki efekt, czy gra jest warta świeczki. No ja myślę, że główne partie powinny bać się jednego, spadku frekwencji. Spadku? Spadku frekwencji, tak, bo poprzednio mieliśmy bardzo wysoką frekwencję, 60%, to była szczytowa. Polaryzacja i tak dalej doprowadziły do tego. Teraz wydaje mi się, że po dwóch kadencjach władzy, a zwłaszcza w kontekście tego, co będzie się działo na wiosnę i w połowie przyszłego roku, wskutek wojny i tak dalej, zawsze zagrożony jest rząd, bo za wszystko płaci władza. To jest sprawa oczywista. W związku z tym popatrzmy, że praktycznie rzecz biorąc, te kroki będą robione tam, gdzie jest elektorat przede wszystkim rządowy, Prawa i Sprawiedliwości. No to czy on i tak nie będzie dostatecznie zmotywowany? Czyli rozumiem, że go jeszcze podwieść. On jest zmotywowany, ale jak to właśnie mówi profesor Chwedoruk, to ma być teraz podwózka na wybory. To może być podwózka, ale to nie będzie motywacja. A jest problem motywacji raczej uczestniczenia w tych wyborach. A musimy pamiętać, że jednym z najgorszych skutków kryzysu wynikającym z tych wszystkich przykrych rzeczy, jak wojna na Ukrainie, to będzie jednak spadek poziomu życia właśnie, zwłaszcza tych biedniejszych grup społecznych. Ja się boję, a to będzie już tak mniej więcej... Wkracza pan do drugiej części mojego programu dzisiejszego, bo będziemy mówić o rozwarstwieniu czy ono się pogłębia. Ale bardzo dobrze, powiedzmy o tym. Pan uważa, że będzie spadek motywacji, żeby jak wójt podstawi te autokary, bo ma ich wtedy podstawić, ma je podstawić dwa razy na dobę, to będzie musiał jeszcze, przepraszam, zagnać ludzi, żeby oni chcieli wsiąść? Właśnie obawiam się tego, bo jeżeli będzie spadek frekwencji, a spodziewam się, bo jest tak dużo czynników, nie czasu na wymienianie tych czynników zniechęcających ludzi, które w ciągu tego roku zniechęcą, że nie tylko podwózka jest ważna, ale i zachęta. No ma być zachęta. Także dla określonej grupy ludzi, mianowicie waloryzacja. Ale to za chwilę, bo pan mnie zaskoczył, bo ja sobie wyobrażałam, że właśnie w tym roku, który za chwilę się zacznie, gdzie będzie walka o wszystko i wszystkie partie będą tak totalnie mobilizować, że właśnie mobilizacja będzie skrajna, a pan mówi, będzie zniechęcenie. Partie będą chciały mobilizować, ale czy społeczeństwo? Okej, czy będą skuteczne? Czy pan prezes Pawłowski się tutaj zgodzi? Z tym, że to może być problem, żeby zapełnić te autobusy? Ja się zgadzam z panem profesorem, bo dzisiaj jak robimy badania, to ta frekwencja faktycznie jest dużo niższa i ta frekwencja i mobilizacja elektoratów w sytuacji, gdy jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem, odgrywa ogromną rolę. I wydaje mi się, że jakby PiS sobie to policzył z tego względu, że tam każdy dodatkowy 1-2 punkty procentowe powodują, że jeżeli na wsi pójdzie więcej osób,
to ten wynik może być inny. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że historia wyborów od 2015 roku pokazuje, że PiS wygrywa wybory dlatego, że ta frekwencja rośnie i w miastach, i na wsiach, ale na wsiach i w małych miastach rośnie szybciej niż w dużych miastach. Zresztą w tych dużych miastach już niewiele może wzrosnąć, bo na Wilanowie na przykład ta frekwencja wynosi 90%, a w niektórych wsiach dalej 40-45%. Tylko jak pan mówi o polaryzacji, czy nie jest tak, że przy polaryzacji właśnie frekwencja rośnie? Znaczy, musimy pamiętać, że w tej polaryzacji, w dużych emocjach żyjemy od 2015 roku i rekordowa frekwencja była w wyborach prezydenckich. Ona rosła z wyborów na wybory. I faktycznie jest tak, że jak mamy kryzys, mamy wojnę, mamy zniechęcenie, ta frekwencja maleje. I dzisiaj wydaje mi się, że zadanie i jednej, i drugiej strony jest to, żeby tych swoich wyborców bardziej zmotywować. Dlatego na przykład mówią o fałszerstwach wyborczych, no, prawda, że druga strona te wybory sfałszuje, bo to musimy iść, pilnować, musimy głosować. A to mówią dwie strony o tym. Panie profesorze, widziałam ten przeczący pana ruch głową, kątem oka widziałam, czyli nie, tak? Że... Ja myślę, że te dwie kadencje polaryzacji uświadomiły Polakom, że tego typu polaryzacja i pogłębianie i kontynuowanie jest największym zagrożeniem dla demokracji. Największym zagrożeniem dla demokracji, ponieważ widzimy, że jedna strona chce scalić wokół siebie opozycję, czyli podporządkować sobie, a druga chce utrzymać władzę. Są dwie części polskiego społeczeństwa. One nie oddają polskiego społeczeństwa i wydaje mi się, że ludzie są już dzisiaj, mają dosyć polaryzacji. To muszę tutaj zrobić dygresję a propos sondażu, bo pan mówi, jedna strona chce podporządkować sobie opozycję, Donald Tusk, którego, jak się okazuje, ponad 60% Polaków nie widzi w fotelu premiera. To jest sondaż robiony dla TOK FM i OKO.press i był tutaj Leszek Miller przed chwilą u Bogdana Rymanowskiego i powiedział, a po co w ogóle robić takie badania, bo to nie ludzie wybierają premiera, tylko premiera się wyłania, wiadomo, z tej najsilniejszej tak partii, która zwycięża. No dobra, ale czy to nam czegoś nie mówi o popularności, o zaufaniu wobec danego polityka, o jego możliwościach właśnie gromadzenia, przyciągania wyborców? Panie profesorze, jeszcze. Tak, oczywiście. W ogóle w Polsce mamy kryzys przywództwa, bo to, co się dzieje w tej chwili, to mamy, po pierwsze, mamy negatywne mechanizmy naboru do partii politycznych. Inteligentniejsi idą do biznesu, a ci, co chcą zrobić biznes, idą do partii. Ależ pan teraz to jest, przegadał. Przemyślałem ja to wszystko. Rozumiem, tylko... W związku z tym, jeżeli mamy polaryzację, to mamy partie wozowskie z drugiej strony. Jeszcze opłacane przez państwo, bo państwo finansuje partie polityczne. No to mamy partie wozowskie od dawna. No od dawna i od tego... Tak, i wydaje mi się, stąd też jest tutaj taka przyczyna tej niskiej frekwencji. Jeszcze one często sobie w związku z tym biorą, czy może nie one sobie biorą, tylko liderzy doklejają swoje nazwisko do tych partii i one tym bardziej stają się... No i nazwisko tak? Tuska będzie kulą u nogi, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o stworzenie pełnej listy wspólnej opozycji, nie wszyscy się z tym zgodzą, a w moim przekonaniu Polacy dojrzewają. Dojrzewają do tego, że w Polsce nie ma demokracji. A dlaczego w Polsce nie ma demokracji? Bo w Polsce jest polaryzacja polityczna. A co jest konsekwencją polaryzacji politycznej, jeżeli chodzi o demokrację? Negatywne mechanizmy doboru aktywów partyjnych. Znaczy ja rozumiem, że pan mówi teraz tak, przez takie zdanie, które wielu nazwie nieprawdziwym, że w Polsce nie ma demokracji, czyli ludzie mają poczucie, że nie mają, nawet jak pójdą zagłosować, to nie mają wpływu. Nie mają wpływu. Okej. Pan Łukasz Pawłowski, czy pan też się zgodziłby, czy właśnie nie zgodził z Leszkiem Millerem, że takie badania nie mają sensu, jak pytanie ludzi, czy Donald Tusk powinien być premierem, czy nie powinien być? Ja mam doświadczenie z mojej branży, że zazwyczaj ci, którzy w tych sondażach wypadają źle, zawsze mówią, że ten sondaż jest zły, niepotrzebny, nie warto go zrobić. Ja tam zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. 42% mówi, że zdecydowanie nie chce, żeby Donald Tusk był premierem. 12% mówi, że zdecydowanie chce. To znaczy, jeżeli sobie osoby, które mówią zdecydowanie, czyli mają w tym jakieś silne emocje. Tak. Czyli 42% teoretycznie może być mocno zmotywowanych do tego, żeby pójść na wybory i powiedzieć, nie, ja nie chcę, żeby Donald Tusk został premierem, no bo jeżeli opozycja wygra wybory, Donald Tusk tym premierem będzie. A tylko 12% ma tą motywację pozytywną. Ja tu się z panem profesorem nie zgodzę, jeśli chodzi o tę demokrację, bo kluczem demokracji jest to, że każdy w Polsce ma głos i może oddawać głos. I ta historia 2015 polega na tym, bo w Polsce, ja uważam, że ten podział na Platformę, na PiS, to jest jakby jedna część polaryzacji. Ale druga polaryzacja w Polsce jest na duże miasta na prawach powiatu i tą Polskę powiatową. I tej Polski powiatowej jest więcej. I historia 2015 pokazuje, że im więcej osób w tej Polsce powiatowej chodzi na wybory,
tym większy, lepszy wynik osiąga Prawo i Sprawiedliwość. Tylko tu nie możemy mieć pretensji do ludzi w małych wsiach, małych miastach, że teraz częściej chodzą na wybory niż chodzili wcześniej, no bo na tym polega demokracja, że oni mają ten głos. Więc tutaj uważam, że nie mamy kryzysu demokracji. Mamy kryzys partii, które nie potrafią zrozumieć, w jakim państwie żyją, a jesteśmy państwem małych miasteczek, wsi. 40% z nas mieszka na terenach wiejskich, a tylko 12% w miastach powyżej 500 000. No to ja tylko, bo już widzę, że pan profesor się rwie i za chwilę oddam panu głos, no to tylko w tym kontekście należałoby zapytać Donalda Tuska, kiedy ostatnio był na takim właśnie spotkaniu, w takiej bardzo małej miejscowości, na spotkaniu takim zupełnie spontanicznym, które niekoniecznie było zapełnione działaczami ze struktur. Bo oczywiście są takie obrazki też i widać, że on też wstaje rano, żeby gdzieś tam być. Natomiast właśnie, czy opozycja jest aktywna w tej Polsce powiatowej? To jeszcze pan Pawłowski przez chwilę. Znaczy uważam, że i tak Donald Tusk robi dużo i rozumie to, że ta Polska powiatowa jest ważna. Problemem jest jego bagaż doświadczeń, to znaczy 8 lat rządów Platformy i PSL-u, 7 lat rządów jego rządów. I to pokazują też badania. My ponad rok temu przygotowaliśmy taki tekst, który tytuł był Premier Tuska. I tam krok po kroku pokazaliśmy, jak Jarosław Kaczyński, który był tak samo niepopularny w Polsce, jak dzisiaj jest Donald Tusk, najpierw wyznaczył Andrzeja Dudę, potem Beatę Szydło, potem Mateusza Morawieckiego, żeby to oni byli tymi twarzami. I w tym tekście pytaliśmy, kiedy Donald Tusk wyznaczy swojego kandydata na premiera. Bo to, że Donald Tusk jako kandydat na premiera jest obciążeniem nie tylko dla samej Platformy, ale też dla całej opozycji, jest oczywistością. Pytanie tylko, jak opozycja... Dla kogo? Czy pan wie, ile teraz osób się oburzy? Ja wiem, że Twitter to jest bańka, ale tu dzisiaj będzie tyle wściekłych osób, słuchając tego, co pan mówi, bo jest pewna grupa, dla której nie ma innego lidera po stronie opozycyjnej. Panie profesorze, ja też chciałbym się troszeczkę nie zgodzić z moim kolegą. Mianowicie istotą demokracji nie jest polaryzacja, jest pluralizm. Pluralizm. To jest istota. Czy istnieje możliwość demokracji, jeżeli są dwie partie, albo głosujesz na jedną, albo... I są od lat, tak naprawdę. I to jest od lat. Rosnąca grupa ludzi nie widzi dla siebie tam miejsca. A po drugie, uwaga, efektem tego wszystkiego jest co? Że na czele dwóch głównych ugrupowań stoją politycy o największym negatywnym elektoracie. I jeżeli tu ktoś widzi jakieś elementy demokracji, że najbardziej niepopularni politycy stoją na czele zwycięskiej partii. No dobrze, ale to co powiedział pan Pawłowski, że w którymś momencie Jarosław Kaczyński wyznaczył twarze, a Donald Tusk nie wyznacza. To jest piękna demokracja. Dobrze, okej, czyli z tej demokracji skorzystał Jarosław Kaczyński, a Donald Tusk z takiej wskazanie palcem to nie jest wyraz demokracji, tylko dyktatury. Dobra, ale to pomogło partii, ale sekundkę, tylko chcę, żeby pan profesor na to odpowiedział, bo to pomogło Prawu i Sprawiedliwości w wygraniu wyborów i parlamentarnych, i prezydenckich. A teraz, co powinien w takim razie zrobić Donald Tusk i czy on w ogóle ma kogo wyznaczać? I tu pani trafiła w sedno. Mianowicie pozwoliło na wygranie. Stawką tych wyborów jest władza, nie Polska. No. Są partie i interesy partyjne, nie interesy państwowe i państwo. Bo wkraczamy w tą nieprawidłowość wynikającą ze sposobu budowania demokracji w Polsce, w to, że faktycznie rzecz biorąc na czele ugrupowania stoją najmniej popularni, Polacy nie mają swojej reprezentacji, muszą się przyłączyć do jednego albo do drugiego. W związku z tym, co będą woleć, moim zdaniem spadnie frekwencja, ponieważ w warunkach polaryzacji duża grupa ludzi nie będzie widziała miejsca. Proszę tylko dopowiedzieć, czy gdyby Donald Tusk zdecydował się na taki ruch jak wskazanie, namaszczenie, wyznaczenie kogoś. Jest pewnie jedna osoba, która się najbardziej nasuwa, ale być może byłyby też inne. To by to pomogło? Jak go znam, to wyznaczyłby kogoś, to mu nie zagraża. W związku z tym. Czyli nie Rafała Trzaskowskiego siłą rzeczy. Na pewno nie Rafała. Pan Łukasz Pawłowski. Ja tutaj kiwam głową, bo się z panem profesorem zgadzam w tym elemencie, że politycy myślą pod względem tego, czy ktoś mu zagraża, czy nie. Ale wracając do tego, co pan profesor powiedział wcześniej. Przecież mamy demokrację, mamy inne partie. Przecież wyborca ma wybór, może głosować na Lewicę, na Polskę Hołowni, na PSL. Mógł głosować wcześniej na Nowoczesną. Z jakiegoś powodu wybiera te dwie partie. To jest moim zdaniem istota demokracji. Że to wyborca sobie wybiera, na kogo chce zagłosować. Ale rozumiem, że to jest bardzo silny głos pana profesora przeciwko jednej liście opozycji. Bo wtedy faktycznie nie mielibyśmy wyboru. To znaczy, gdyby była jedna lista opozycji, to ten biedny wyborca opozycyjny nie miałby wyboru, musiałby zgłosować na jedną listę, gdzie jest i Zandberg, i Tusk, i Hołownia, i Kosiniak-Kamysz.
I wtedy faktycznie ten wyborca może zostać w domu, tak jak w 2019 roku, więc tutaj rozumiem, że to jest bardzo silny głos pana profesora przeciwko jednej liście. A pana głos jest jaki? Czy panowie się zgodzą, że ta jedna lista opozycji będzie demobilizująca dla wyborców opozycji? Jeszcze pan. Jest wiele dowodów na to, że ta jedna lista byłaby demobilizująca z tego względu, że mamy doświadczenie wyborów europejskich 2019. Mamy też historyczny dowód, znaczy Platforma kiedyś miała 40-45%, dzisiaj ma 30%. Znaczy gdyby ludzie chcieli jedną listę pod wodzą Donalda Tuska, to dzisiaj Platforma Obywatelska miałaby 40-45%, wygrywałaby wybory. No to tak, przepraszam, nie. Zapytam jak naiwna dziewczynka, to Donald Tusk o tym nie wie, po co to robi? To jest bardzo dobre pytanie, bo to, że Donald Tusk tego nie wie, jakby jestem przekonany, że wie, bo Donald Tusk jest bardzo doświadczonym politykiem, być może najbardziej doświadczonym. To jest kluczowe pytanie, dlaczego Donald Tusk chce zostać ponownie premierem i dlaczego dla niego jest to tak bardzo ważne. Bo to, że jest to problem, na opozycji sobie absolutnie z tego zdają sprawę. Oni o tym publicznie nie powiedzą. O tym nie powie też Leszek Miller, który, prawda, chciałby się pewnie dogadać z Platformą Obywatelską Donalda Tuska, ale mu nie wypada krytykować lidera. I tak samo jest z innymi politykami Platformy. Ja powiem tylko jeszcze jedno. My zrobiliśmy taką analizę i sprawdzaliśmy kandydatów na premiera przez ostatnie 30 lat. Mhm. Jeszcze nigdy premierem nie został ten, kto był kandydatem na premiera z minusowym poparciem społecznym. To znaczy, że miał większe negatywne poparcie niż pozytywne. W tym naszym rankingu CBOS-u. Jeżeli Donald Tusk zostałby premierem, byłby jedynym takim. Ale dzisiaj Donald Tusk jest na minus 30%. To znaczy, że to musiałby przekroczyć wszelkie granice, które nam demokracja i historia pokazały przez ostatnie 30 lat. Panie profesorze, wracam z tym pytaniem. Donald Tusk tego nie wie. No wie to z takim doświadczeniem. Ale ma swoje cele. I politycy mają swoje cele, a partie mają swoje cele. Ale jak chce je osiągnąć w taki sposób? No, w moim przekonaniu nie osiągnie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby tak się stało, że byłaby tak, jak pan, tu się zgadzam, jak pan mówi, jedna lista, która zagraża demokracji. Jedna lista tu, jedna lista tam oczywiście, po obu stronach. To zwróćmy uwagę na to, demokracja zaczyna się tam, gdzie jest dialog i kompromis. Czyli rząd powinien powstać w dialogu i kompromisie. Jeżeli oczywiście wyborcy wskażą taką zwycięską partię, to wola wyborców, ale jak to będzie 45-47% wyborców, niecała połowa, a to jeszcze od 50%, tak. 20% Polaków. Więc absolutna mniejszość społeczeństwa. No dobrze, a te cele, o jakich pan mówi, to są jakie? To są osobiste cele? To jest ostateczne zwycięstwo w takiej ostatniej walce z Jarosławem Kaczyńskim, czy jakie to są cele? Popatrzmy się na partie polityczne, są wodzowskie. A wodzowskie to znaczy wódz dobiera sobie na wzór i podobieństwo samego siebie, eliminuje konkurentów, przyjmuje wykonawców. W związku z tym, no, zwróćmy uwagę na to, że no popatrzmy na jedną taką partię lewicy, jak ona została rozporządzona od środka, żeby doszło do zjednoczenia. Prawda? No to taki klasyczny przypadek, jeżeli partie są wodzowskie, to wódz może po prostu tą partię sobie zmniejszyć, dostosować do swoich gabarytów. I wtedy taka słowo demokracja odnosi się do wielu czynności, nie tylko do tego, że jest wiele partii i są wybory. Jakie to wybory, jakie to partie? To jakby pan doprecyzował ten cel Donalda Tuska, to jest jaki? Oprócz tego, że zostać premierem. Ale po co? No cóż, w moim przekonaniu on ma do udowodnienia jedno swoje osiągnięcie. Mianowicie, że on potrafi. To jest ambicja. Bardzo ambitnego, inteligentnego człowieka nie można... To jego osobiste, personalne... Nie tylko osobiste, personalne, ale uzgodnione jeszcze w dodatku. Bo w moim przekonaniu, no jednak przyjechał z Brukseli, no, stanąć na czele partii, uporządkować szeregi polskich partii. Ale uzgodnione z kim? Uzgodnione. No ktoś tam powiedział mu, jedna chyba przewodnicząca Komisji Europejskiej, że trzymamy kciuki, przyjeźdź do nas jako premier. Uzgodnione w Brukseli. No, jeżeli, ona, tak, no tak, pan, jeżeli to tak padło, te słowa mówi. Padły w Brukseli z ust przewodniczącej, to ja nie chcę nic więcej sugerować, ja tylko tak to odbieram po prostu, że ona, tam trzymają za niego kciuki, a Polacy są jak gdyby to po innej stronie medalu. Czyli w tym sensie PiS miałby rację, tak, pan Łukasz Pawłowski? To ja bym jednak z panem profesorem się nie zgodził, nie wchodziłbym aż tak... Takie teorie dosyć takie spiskowe. Uważam, że generalnie polityka jest złożona z ludzkich ambicji. To nie jest nic nowego i nic złego w polityce. Chodzi tylko o stawkę, bo tak naprawdę
ambicje Donalda Tuska i to, że chce znowu wygrać wybory, wygrać z Jarosławem Kaczyńskim, jakby stawiają na szali zwycięstwo całej opozycji. Bo wydaje się, że lepszych okoliczności nie będzie. Wysoka inflacja, rosnące ceny gazu, prądu, wojna. Znaczy jakby wszystkie rządy gdzieś na zachodzie tracą poparcie, a tutaj PiS dalej ma 35-37%. Jeżeli w tych okolicznościach PiS znowu wygra wybory, a jest duże na to prawdopodobieństwo, pewnie w jakiejś koalicji, na przykład z Konfederacją, to 100% odpowiedzialności za tą porażkę opozycji będzie ponosić Donald Tusk. Jeżeli wygra 100% sukcesu... Tak, ale właśnie o tym trochę jest ta rozmowa i tak trochę wynika z tego badania, być może, że te właśnie osobiste ambicje mogą zaprzepaścić szansę opozycji na zwycięstwo. Tak? Czy panowie tutaj kiwają głowami na tak? Czy bo pan profesor uważa, że tak, a pan Pawłowski? Ja uważam, że powrót Donalda Tuska w lipcu 2021 roku to była najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła dla Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 2 latach. Najlepsza też rzecz, która się wydarzyła dla Platformy Obywatelskiej, bo to jakby buduje tą polaryzację tych 2 partii. Ale uważam, że jakby Jarosław Kaczyński bardzo się ucieszył, bo dla nich Donald Tusk jest idealnym tematem kampanii. I to zresztą widać już dzisiaj w mediach publicznych, w wiadomościach, prawda, für Deutschland. I to pasuje do tej opowieści Prawa i Sprawiedliwości, że wróci zły Tusk, podniesie wiek emerytalny, zabierze 500+, a w ogóle to się dogada z Unią Europejską, z Niemcami i nas sprzeda. Bo taka jest mniej więcej ta narracja. Ona jest cyniczna i tak dalej, ale ona jest bardzo wygodna dla Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, przez kilka minut, które nam pozostały, chcę porozmawiać jeszcze o tym, wracając jednak do tego kodeksu wyborczego, czy to jednocześnie nie jest trochę takie samo oskarżenie Prawa i Sprawiedliwości, bo chcę porozmawiać o wykluczeniu komunikacyjnym. Oto trzeba z iluś gmin dowozić specjalnie, robić, jak to mówi profesor Chwedoruk, podwózkę na te wybory. Przypominam, że w sierpniu 2018 roku przed wyborami samorządowymi premier obiecał na przykład budowę 22 mostów i że o tym, żeby wyrównywać różnice między regionami Polski, to prezes Jarosław Kaczyński mówi, odkąd ja pamiętam tak naprawdę. A tymczasem zajrzałam do badań, do takich najnowszych badań, które na przykład mówią, że około 20% miejscowości w Polsce to są takie miejscowości, gdzie nie dojeżdża żadna komunikacja. BlaBlaCar informuje, że liczba linii komunikacji autobusowych, i to GUS też potwierdza, w ciągu ostatnich lat spadła w Polsce o 40%. Panie profesorze, no to przepraszam bardzo. To chyba nie tak miało być w takim razie. O 40% spadek liczby linii komunikacji autobusowych do 480 tysięcy ponad z około 800 tysięcy jeszcze w roku 2014. No przepraszam bardzo, przecierałam oczy, jak zobaczyłam te dane. Wiarygodność i reprezentatywność demokracji jest w dużym stopniu i systemu politycznego uzależniona od frekwencji wyborczej, czyli od skali udziału obywateli w głosowaniu. To jest, dlatego też to posunięcie Prawa i Sprawiedliwości uważam za słuszne. To znaczy należy wszelkimi drogami zmierzać do zwiększenia frekwencji wyborczej w Polsce. Natomiast jeżeli to ma być tylko i wyłącznie dotyczyć wsi, tam gdzie elektorat jednej partii jest zwiększony, a nie ma równowagi w jakimś innym miejscu, w inny sposób, to jest to zwykły interes partyjny. Przy czym nie przeszkadza on demokracji, bo zwiększa reprezentatywność, ale jednej strony. Tak, ale ja też tak uważam, tylko teraz pytam o szczerość, bo jeżeli te dane, które przytoczyłam, idą jakby wbrew obietnicom wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, bo należało się zatroszczyć, jak rozumiem, wcześniej, żeby ci ludzie byli skomunikowani odpowiednio z różnymi instytucjami, a nie dopiero robić, jeszcze raz zacytuję, podwózkę na wybory. Pan Pawłowski. Znaczy tych wykluczeń małych miast, wsi jest dużo więcej, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia, czy na przykład edukację. No bo to się pokrywa, tak, siłą rzeczy właśnie. Dokładnie, no. Dokładnie. I zresztą ostatnie dane, które publikuje ministerstwo dotyczące zdawalności matur, pokazuje, że zdawalność matury w mieście potrafi być 2 razy wyższa niż w powiecie tuż pod miastem. To znaczy, że jakby to wykluczenie dotyczy wielu sfer. Tylko pani mówi o tym, że Morawiecki obiecał, Kaczyński obiecał i tak dalej. Dużo rzeczy nie dotrzymali. Tylko pytanie, co robi opozycja, żeby dotrzeć do tych wyborców i też im coś obiecać, bo problem wykluczenia w Polsce, ja jestem z Bolesławca,
więc jakby troszeczkę lepiej znałem te mniejsze miejscowości. Ten problem mniejszych miast, w których żyje jednak większość z nas, jest bardzo duży. Tutaj z panem profesorem bym się nie zgodził, jeśli chodzi o to wyrównywanie szans, bo w tym jakby w tym pomyśle, który oczywiście ma pomóc PiS-owi, ale jest jakby pewien geniusz, bo polega na tym, że w miastach nie ma tego problemu, że mamy do lokalu wyborczego kilometr, dwa, trzy. Do lokalu wyborczego zazwyczaj mamy kilkaset metrów, bo miasta są zurbanizowane i po prostu mamy wszędzie bliżej. Jeżeli faktycznie mniejsza była frekwencja w małych miastach albo wsiach, z tego względu, że lokal wyborczy był kilka kilometrów dalej i teraz ta frekwencja będzie wyższa, to tylko korzyść dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też dla nas wszystkich. Widocznie ci ludzie byli wykluczeni wyborczo od wielu, wielu, wielu lat. Pewnie tak. Ja tylko mówię, że oni nadal będą wykluczeni z różnych innych usług czy ofert instytucji, tylko zostaną podwiezieni na wybory. A zdaje się, że w społeczeństwie demokratycznym nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby móc dojechać do lekarza, do kina, na uczelnię, a nie tak jak, jeszcze raz sięgnę do tych danych, które mnie dzisiaj trochę otworzyły, trochę bardziej oczy. Uwaga, żeby dojechać koleją z Mielca do Lublina, potrzebujemy dwóch przesiadek, a podróż zajmuje prawie 5,5 godziny. To jest niecałe 190 kilometrów. Samochodem jedziemy 2,15. Więc jak ktoś ma samochód, to okej, okay, ale jak jesteśmy zdani teraz na komunikację publiczną, pod warunkiem, że nas na nią stać, to jedziemy dwa razy dłużej z przesiadkami, panie profesorze. Infrastruktura drogowa w Polsce, ale nie tylko drogowa, także kolejowa, jest słabym punktem. Mimo, że teraz buduje się dużo, ale buduje się północ-południe zgodnie z tymi strategicznymi zapowiedziami. I bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze. Natomiast infrastruktura kolejowa, tramwajowa, będziemy mieli w Warszawie na Wilanów tramwaj, zobaczymy, co to pomoże. Na ten głosujący w 90%. No to jest właśnie. Ja uważam, że to są zbyt szybko partie, które zwyciężają w wyborach, rezygnują z tych aspektów, elementów wyborczych, które są taktycznymi. A to akurat, o którym mówimy, mianowicie, że podrzuci się na wybory, to jest taktyczne posunięcie, to nie jest ani strategiczne. No tak, bo możemy zapytać, dlaczego na przykład nie wprowadzić głosowania przez internet, tak, czy takiego głosowania zdalnego na szeroką skalę po to, żeby zachęcić na przykład młodych ludzi. A dlaczego nie podwozić autobusami na mszę, tak gdyby już można udoskonalić dla wierzących. Więc to jest takie właśnie posunięcie, które nie odzwierciedla dobrej strony tego projektu. Mianowicie dla siebie to ja coś zrobię, ale dla tych, okay, dla których to robię, to nie. Ale pytanie, co zrobi opozycja w tej sytuacji? Panowie, bardzo dziękuję. Będziemy rozmawiać za moment o tym, co pan trochę zaczął, panie profesorze, czyli o rozwarstwienie. Pytanie o finanse w roku przyszłym, bo z badań wynika, że wprawdzie sytuacja dzieci się poprawiła dzięki przeróżnym socjalom, ale na przykład pogarsza się sytuacja seniorów 75+. I to wynika z przeróżnych badań. I tak jak na przykład zajrzy się w tej chwili do sklepów, gdzie ruszyły wyprzedaże, to są tłumy, a potem zajrzy się do jadłodzielni i też są tłumy tych, którzy chcą dostać jakieś jedzenie. O czym nam to tak naprawdę wszystko mówi? Pan profesor Kazimierz Kik, politolog, Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo. A Marek Zuber i profesor Mariusz Andrzejewski będą z nami po przerwie i będziemy pytać właśnie o finanse. RTV Euro AGD. Uwaga, ruszyła! Wielka wyprzedaż! Smartfon Motorola 101 zł taniej. Ekspresy Siemens 550 zł taniej. A tylko w sklepach rata gratis. Kupuj w RTV Euro AGD. Co stanowi istotę nowego ruchu? Klasycyzm doprowadził do perfekcji formę i rzemiosło. A surrealizm, tu wszystko było, cóż, dość zaskakujące. Ostatecznie chodzi o stworzenie ikony. Tak zaczyna się forwardyzm. Nowe całkowicie elektryczne BMW i7 i nowe BMW serii 7. Electrolux Power Hygienic 800 wychwytuje 99% kurzu. Skutecznie usuwa plamy z podłogi dzięki technologii aktywnego mopowania. Kup dwa wybrane produkty Electrolux objęte promocją i odbierz robot o wartości 1399 zł. Cały dzień w biegu. Nie ma się kiedy zatrzymać. Gdy przed tobą jest znak stopu, stań i zachowaj spokój. Hop!
patrz w lewo, potem w prawo. Nic nie jedzie, ruszaj szwabo. Skąd te rymy? Nosorożec nas tego nauczył. Rogatek. Rogatek we własnej osobie. A wyobraźnia powinna pracować non-stop. Używaj jej zawsze w pobliżu torów i dawaj dobry przykład najbliższym. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Czy elektryfikacja może być początkiem nowej przygody? Czy może się w niej znaleźć miejsce dla 7 osób? Czy brak ładowarki musi być ograniczeniem? Nowy Nissan X-Trail z napędem e-Power. Elektryzująca moc bez ładowania. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell G15, teraz taniej o 1000 zł. Śmiech. Wysiłek fizyczny. Kichanie. Do krępującej sytuacji może dojść w każdej chwili, nawet w trakcie niewielkiego wysiłku. Mnie pomógł Feminost. Feminost zawiera kompozycję składników aktywnych, utrzymujących między innymi prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wow. Cieszę się, przyjechała. Nie widzieliście czekoladek? Nie. Wróć do cioci, my znajdziemy. Rób to, co lubisz, a my zapewnimy szeroki wybór produktów na każdą okazję. Teraz w Żabce napój Schweppes za 4,70 przy zakupie dwóch i ciastko Milka za 2,99 przy zakupie dwóch. O, znalazło się. I gitara. Nigdy w życiu. Żabka, uwolnij swój czas. W CCC wyprzedaż do minus 50%. Produkty marek Jennifery, Sprandi, Lasocki, Gino Rossi, Badura tańszych nawet o połowę. Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPal. Dla klubowiczów w CCC dodatkowy rabat 10% w sklepach CCC, apce i na ccc.eu. Zostań odkrywcą super okazji i wpadnij na poświąteczne czyszczenie magazynów w sklepach Lidl. Już od wtorku 27 grudnia rusza wielka wyprzedaż z cenami niższymi, tak, nawet do 80%. Szeroką gamę artykułów przemysłowych oraz tekstylnych w promocyjnych cenach znajdziesz w sklepach oraz online na Lidl.pl. Załap się na rabaty aż do 80% i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Lidl. Dzień dobry, kurier Pocztex. Pocztex ma serwis, który sprawdzi się, gdy odbierasz, jak chcesz i kiedy chcesz. Pocztex trafia w punkt, a nawet do kilkunastu tysięcy punktów odbioru. Pocztex. Sprawdzi się każdemu. Sprawdzi ty. Ja już jestem po obydwu sezonach Wiedźmina, a ty? Ja oglądam przed Wiedźmina. Przed Wiedźmina? No tak, rodowód krwi. To się dzieje 1200 lat przed Wiedźminem. Czyli przed Wiedźmina. Początki świata Wiedźmina. Wiedźmin, rodowód krwi. I historia kruka, który trzeci raz wraca na Podlasie. Kanal Plus Online i Netflix razem w jednej ofercie. Dostępne w telewizji satelitarnej i w Kanal Plus Online. Wciąż dzwonisz po jedzenie? Wypróbuj Glovo. Najszybszy sposób na zamawianie z restauracji w Twoim mieście. Zamów to, co lubisz, od pierogów po pizzę i śledź zamówienie w aplikacji. Pobierz Glovo i zamów, co tylko chcesz. Glovo. Ty zamawiasz, my dostarczamy. Premiera Cheetos, hashtags. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze prace artysty z okresu późnego rokoko. Natomiast w tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksponat. Spróbuj Cheetos, hashtags w dwóch pysznych smakach. Z KFC radosne chwile z bliskimi smakują najlepiej. Podziel się z nimi złocistym kurczakiem w chrupiącej panierce i ciesz się czasem z najbliższymi przy wspólnym stole. Spotkajmy się razem przy kubełku KFC. Seven warriors bound together to fight an unstoppable empire. What is that thing? My beast has done well. The end of our world is upon us. We merge the creature's power with one of you.
Trochę będę mieć, ona kupiła i ponad 100 zł. No. Pomidory też wspólne podzielić. No drogo jest, no. Jeżeli 3-4 lata temu pieroga moglibyśmy ulepić za kilkanaście groszy, za 20 parę groszy, to w tym momencie ulepienie pierogów, takich na przykład jak te, koszty jest minimum 30-50 groszy za sztukę, w zależności od wielkości. Wszystko jest droższe około 30%. To jest oznaka wręcz, ja bym nazwał wprost, zubożenia. 100 zł to nie wiadomo na co idzie, tak? Także takich czasów dożyliśmy. To wszyscy się spodziewają, że za chwilę będzie taniej, natomiast czy tak będzie? Raczej nie. No właśnie, do czego się mamy spodziewać w tej części debaty dnia? W studiu ze mną Marek Zuber, Akademia WSB. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jest z nami profesor Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór. Ja wrócę do tej sceny jednak, którą zobaczyłam przechodząc dzisiaj przez centrum handlowe. Przepraszam, że to powiem, dzikie tłumy absolutnie na wyprzedażach. Ludzie, którzy dopiero co wydawałoby się wydali wszystkie pieniądze na zorganizowanie świąt, a w tej chwili kłębią się po to, żeby upolować jakąś okazję. I druga scena, gdzie widzę ludzi, którzy przychodzą właśnie do jadłodzielni czy do punktów wydających jedzenie i pani, która mówi, ja dostałam 700 zł zasiłku na początku miesiąca, nie było mnie stać na wyprawienie świąt, może teraz coś dostanę. Hasło rozwarstwienie, Marek Zuber. Czy ono się pogłębia, czy tak nie jest? Bo też, no, gdyby ono się pogłębiało, to byłoby to wbrew zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości i wbrew planom wszelkim. Ja myślę przede wszystkim, że ten pierwszy obraz, czyli ci ludzie, którzy kupują w sklepach, dobrze pani powiedziała, pani Agnieszko, na wyprzedażach, to też nie jest oznaka tego, że mamy jakąś dużą część społeczeństwa, która nie ma problemu dzisiaj z inflacją, nie ma problemu z tym, że... Ale jakieś pieniądze trzeba mieć, żeby nawet na wyprzedaży je wydać. Ja wiem, tylko pani Agnieszko, bardzo ciekawe rzeczy mówią dzisiaj na przykład przedstawiciele tych największych sieci handlowych polskich. Oni mówią, będą kolejki do kas w naszych sklepach. Będziecie państwo widzieli bardzo dużą ilość samochodów pod sklepami, większą niż normalnie, ale nie dlatego, że ludzie więcej kupują, tylko dlatego, że ludzie częściej przyjeżdżają do sklepów po to, żeby kupować na promocjach. Dlatego, że psychologicznie wolą wydać 3 razy w tygodniu 100 zł niż raz 300, bo wydaje im się, że oszczędzają. Mhm. W związku z tym i przede wszystkim kupują rzeczy tańsze, tańsze zamienniki tych droższych rzeczy. Polacy zaczęli oszczędzać. Dlatego, że coraz mniej mają do dyspozycji. Mamy pierwszy raz od czasów zmian ustrojowych w Polsce sytuację, w której tak długo, to znaczy od maja, realne wynagrodzenie spada, czyli wzrost wynagrodzeń jest mniejszy od inflacji i to nie koniec tego procesu. Ten proces z całą pewnością będziemy obserwowali też na początku przyszłego roku. Więc te tłumy, aha, no jeszcze oczywiście jedna rzecz, 2 miliony Ukraińców, to nie jest tak, że przyjechało 2 miliony biednych Ukraińców do Polski. Spora część tych ludzi to są jednak ludzie zamożni lub względnie zamożni i oni też tutaj dużo kupują, również na przykład ubrań. Jeśli mówi pani o tego pozostają typu... względnie tanie jeszcze, stosunkowo. Wobec żywności. Dokładnie, więc jakby ten obraz, ja myślę, że jednak taki najbardziej precyzyjne określenie, ubożejemy i jeśli widzimy dzisiaj bardzo dużo ludzi, to nie dlatego, że z nadmiaru pieniędzy chcą kupować, tylko dlatego, że wykorzystują różne możliwości, żeby kupić taniej. Ewentualnie, i to jest niedobre z punktu widzenia walki z inflacją, w dalszym ciągu część osób kupuje dlatego, że się boi, że będzie drożej. A czyli to oczywiście na dodatkowo napędza inflację. Panie profesorze, Ludwik Kotecki, członek RPP, przewiduje tak a propos przyszłego roku zerowy wzrost PKB i mówi, że bardzo się dziwi wycofaniu tarcz osłonowych przy wyższej inflacji niż w momencie, kiedy te tarcze były wprowadzane. On mówi, że dla niego to jest irracjonalne. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, jeśli wolno mi, to nawiążę jeszcze do tego rozwarstwienia, dlatego że to jest bardzo ważny temat. To, co powiedział Marek, zgadzam się w tym w 100%. Też mam takie obserwacje. Też byłem dzisiaj na zakupach po świętach, byłem przed świętami. No i zobaczcie, drodzy państwo, jest taka sytuacja, że rząd stara się zadbać przede wszystkim właśnie o tych najbiedniejszych i podwyższenie płacy minimalnej na przyszły rok z 3010 zł dzisiaj do 3600 od połowy przyszłego roku, to jest, obliczałem, blisko 19%, więc ponad ten obecny poziom inflacji, chociaż nie wiadomo, czy on faktycznie nie wzrośnie jeszcze. Czyli chcę zwrócić uwagę, że są emerytury 13, 14 zapowiedziane na przyszły rok i uwaga,
rekordowy wzrost świadczeń emerytalnych, który będzie budżet państwa kosztował 40 miliardów. W tym roku waloryzacja emerytur kosztowała 18 miliardów. Więc to rozwarstwienie, czy się dzieje? Wydaje mi się, że ten Polski Ład i wprowadzenie kwoty wolnej od podatku i również zasady, w której więcej zarabiający dzisiaj dopłacają więcej podatku, chociażby z tego tytułu, że tej składki zdrowotnej nie mogą odliczać, ale ci mniej, najmniej zarabiających płacą de facto tych podatków mniej i zyskują te kilkaset złotych miesięcznie, to są dowody na to, że jednak tego rozwarstwienia nie ma. Ale przepraszam, panie profesorze, bo pan mówi o seniorach, to ja jednak przytoczę dane dotyczące ubóstwa Polaków w grupie 75+. W tej wiekowej, który to wzrósł z niecałych 14% w roku 2015 do 17,7% w roku 2021. Pan mówi 13, 14, wszystkie dodatki. Dlaczego więc w tej grupie 75+ seniorów wzrasta właśnie ubóstwo? Wydaje mi się, że z tego względu, o czym jeszcze nie powiedziałem, że ten ostatni rok spowodował, że w budżetach wszystkich, a w budżetach tych najmniej zarabiających, podejrzewam, że ta grupa 75+ ma niestety najniższe emerytury. Najbardziej dotkliwa jest wojna ekonomiczna z Rosją, która powoduje, że coraz więcej z naszych budżetów domowych wydajemy na energię, wydajemy na gaz, wydajemy na węgiel, wydajemy na te rzeczy, które nie są właśnie związane z takim bieżącym życiem. To są opłaty stałe, a tutaj są największe wzrosty. I ludzie muszą najpierw zabezpieczyć środki na te podstawowe kwestie, ocieplenie, prąd, gaz, przewidywać, że będą podwyżki, bo były podwyżki. Niektórzy kupili węgiel niestety po 3000, nie doczekali nawet tego, że teraz jest po 2000. Z dopłatą no to jest... Dodam tylko, że nie wszędzie jest. Tak, nie wszędzie jest, aczkolwiek dzisiaj jest zapowiedź, że już prawie wszędzie jest. To też była trudna... No tak, tylko jest końcówka grudnia, panie profesorze, naprawdę. No to... Tak, tak, prawda. No, dość późno. No dobrze, ale to wracam do tego pytania, może teraz Marek Zuber przez chwilę, czy jednak to w takim razie nie potwierdza tych danych o rozwarstwieniu, bo jeżeli będą wzrastały te podstawowe koszty życia, takie jak właśnie za chwilę prąd, tak, energia, czy ci, którzy mają najmniej pieniędzy, no nie będą wydawać jeszcze więcej właśnie na tego typu koszty? No, ja mam tutaj trochę inną obserwację niż Mariusz, szczególnie w kontekście Polskiego Ładu, który dla mnie jest nieudanym projektem jednak, także w kontekście zmniejszania tych różnic. Ja już pomijam oczywiście ten bajzel, który towarzyszył wprowadzeniu Polskiego Ładu i ja mam wrażenie, że z pewnością, to już tak delikatnie to określę, my w tej chwili nie zmniejszamy tych różnic, jeżeli chodzi o dochody. Natomiast dwie rzeczy, pani Agnieszko, o które pani pytała. Tarcza antyinflacyjna. I jasno musimy sobie powiedzieć, że wycofanie się z tej tarczy wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu rząd zdał sobie sprawę z tego, że nie ma pieniędzy na to. Ta teza, czyli gdyby mógł, to by utrzymał. Ale oczywiście, że tak. Ja myślę, że koniec października, początek listopada to był bardzo ważny moment, także jeżeli chodzi o wiarę rządzących w to, co mogą, także w kontekście pozyskania środków. Po pierwsze, po raz pierwszy od czasów, kiedy ja byłem dealerem, a proszę mi uwierzyć, to już było parę lat temu, ponad 20, polskie państwo pożyczało pieniądze, przez moment co prawda, ale jednak, na powyżej 9%, czyli tak zwana rentowność obligacji przekroczyła 9%. Dla porównania, półtora roku temu to było 1,5%. Oczywiście ten wzrost w dużej mierze wynika z podwyżek stóp procentowych, ale nie tylko, bo Czechy mają podobne stopy jak my, a różnica w koszcie pożyczania pieniądze to były 3 punkty procentowe. I po drugie, nie udało się sprzedać wtedy obligacji skarbowych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak, co to oznacza? I teraz, w tym momencie, nie wiem, czy pani pamięta tą wypowiedź Morawieckiego, musimy zacząć oszczędzać. Zdano sobie sprawę z tego, że to tak nie działa. 20 miliardów, oczywiście, w lewo, w prawo i tak dalej. I my oczywiście mamy oficjalną wersję, musimy wycofać się na przykład z niższego VAT-u na paliwa, ponieważ Komisja Europejska tak nam każe. Co jest nieprawdą, dlatego że minimalny VAT, którym możemy opodatkować na przykład paliwa, to jest 5%, jesteśmy na poziomie 8, 8 to jest więcej niż 5, więc to nie jest naprawdę ten powód. Powodem jest brak środków i dlatego rząd wycofuje się z tarczy antyinflacyjnej. To jest ten główny powód. Co do teraz emerytur, pamiętajmy o tym, że waloryzacja jest zawsze na historycznych danych. To nie jest tak, że my przewidujemy na przykład inflację w przyszłości, jakiś wskaźnik na tej podstawie budujemy i od tam 1 stycznia czy 1 marca, wszystko jedno od jakiego miesiąca, akurat w Polsce się to dzieje od marca, podwyższamy emerytury. Emerytury są podwyższane do tyłu. W związku z tym, skoro mamy potężny wzrost inflacji, to dzisiaj
Emeryci nie mają podwyższanych swoich świadczeń. Dostają 13, 14, ale to jest za mało. Biorąc pod uwagę to, że inflacja już jest prawie 20%, a ten koszyk emerycki, on jest jeszcze gorszy. To znaczy, moim zdaniem, tam jest, ta inflacja jest wyższa, bo na przykład udział żywności jest większy, no tak, a przecież niż, ta żywność mocniej drożeje. Dokładnie. Które... I stąd w tej chwili sytuacja jest taka, że emeryci należą do tych najbardziej poszkodowanych tą potężną inflacją, którą panie profesorze, to ja tylko się powołam jeszcze na bardzo świeże dane Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Oni opublikowali taki coroczny raport Poverty Watch i z niego owszem wynika, że poziom tego skrajnego ubóstwa w Polsce zmalał. Skrajne ubóstwo, czyli taka konsumpcja, która zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Natomiast oni się boją, że za chwilę wszystkie wskaźniki wrócą do 15 roku, właśnie ze względu na wzrost kosztów życia po nowym roku, za chwilę, z którym się zderzymy. Jeszcze jesteśmy na tych wyprzedażach, jeszcze konsumujemy, jeszcze dojadamy pyszne jedzenie ze świąt i 2, 3, któregoś stycznia nastąpi bolesne zderzenie z rzeczywistością. Panie profesorze. No więc panie redaktor, szanowny Marku, po kolei. Po pierwsze, owszem, nie wiem skąd się bierze takie czarnowidztwo u mojego kolegi Marka, ekonomisty wspaniałego, ale przez chwilę owszem było takie wysokie oprocentowanie, ale tak naprawdę po zwiększeniu limitów możliwości zakupu papierów skarbowych w niektórych instytucjach finansowych, na przykład banków, szybko ten problem został rozwiązany i dzisiaj mamy stabilne finanse publiczne na przyszły rok, mimo bardzo dużych potrzeb pożyczkowych, około 300 miliardów złotych. Minister finansów wyraźnie wskazuje, że nie będzie z tym problemów. Zadłużenie w walutach obcych to zaledwie 22-23%, a więc bardzo niski poziom. A więc sytuacja jest jak najbardziej stabilna. Inwestorzy zagraniczni nas oceniają bardzo pozytywnie, chcą tutaj inwestować. No i teraz przejdźmy do tych tarcz antyinflacyjnych, z których Polska ponoć strasznie się chce wycofać. To jeżeli to się wycofujemy, tak jak Marku twierdzisz, ze względu na potrzeby budżetowe i tutaj koszty budżetowe, to Niemcy wycofały się same z siebie 1 września z tarcz antyinflacyjnych na paliwie. To ja się pytam, czy w Niemczech już dużo wcześniej były takie potrzeby i takie niedomagania budżetowe? Myślę, że nie. Myślę, że chodzi o to, że pomóc Polakom polegająca na tym, że się wprowadza te same ceny prądu jak w tym roku, jak w stosunku do tego roku na prąd do 2000 kWh i ograniczenie cen na gaz do 2000 zł, to są, proszę państwa, jak przeliczymy, większe pieniądze, które wpłyną do budżetów Polaków, aniżeli te, które być może wynikały z tych obniżonych stawek VAT. A więc tutaj jest po prostu tylko zamiana na inną formę pomocy Polakom, rodzinom, domowym budżetom. I niestety nie mam jeszcze danych, ile będą kosztowały te wpłaty. To oczywiście zależy od tego, na jakim poziomie. Bardzo się wyrywa Marek Zuber z odpowiedzią tutaj ad vocem. No oczywiście Marek się wyrywa, bo powiedziałem mu w poprzek jego teorii, ale tak naprawdę, Marku, też mówiłeś, że polski złoty już jest nie wart inwestowania, jest tak słaby po 5 zł. Słyszałem cię w mediach różnych. Dzisiaj jest po 4,37. Mam nadzieję, że też zechcesz troszeczkę złagodzić. Pomyliłeś mnie z kimś, ponieważ ja nic nie mówiłem o tym, że polski złoty nie jest wart inwestowania. Powiedziałem tylko, że jeżeli zwiększą się szanse na otrzymanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, to złoty się zacznie umacniać. No i w ostatnich tygodniach wydawało się, że te szanse są... 20 jeszcze i teraz zobacz, ja dalej grudnia twierdzę, w okolicach jeżeli nie dostaniemy środków z KPO... Mariusz, rzeczywistość nas zweryfikuje. Jeżeli nie dostaniemy środków z KPO, moim zdaniem nie ma mowy o tym, żeby euro zeszło poniżej 4,50. Po pierwsze nie 4,37, no nie przesadzaj, to jeszcze nie jest ten kurs. A po drugie nie ma szans, żebyśmy zeszli poniżej poziomu 4,50. Nie doczytałeś ustawy... Tak? Bez KPO nie. Bez KPO moim zdaniem nie ma szans. Nie doczytałeś ustawy dotyczącej zamrażania cen prądu. Dlatego, że tam praktycznie 3/4 kosztów związane z tą ustawą jest przerzucone na zakłady energetyczne, na producentów. Nie obciąża to budżetu. To jest zupełnie inna sytuacja niż pozbawienie się dochodów z podatku VAT. Jak to w ogóle będzie wyglądało na poziomie zakładów energetycznych, to zobaczymy. Ale to jest odciążenie budżetu moim zdaniem na poziomie przynajmniej 15 miliardów złotych. Ta zamiana, bo to nie budżet ma do tego dopłacać. To jest zupełnie inna sytuacja. Dużo więcej. Jeżeli chodzi o to, że wszyscy chcą kupować nasze obligacje, to wytłumacz mi, skąd jest różnica między ponad 2 punkty procentowe różnicy między rentownością polskich i czeskich papierów. Jesteśmy porównywalni do Czech. Czesi mają mniej więcej takie stopy jak my. Skąd jest ta różnica? To właśnie jest ta różnica, trochę wynikająca z tego, że jesteśmy bliżej wojny, ale trochę wynikająca z tego, że wciąż jeszcze nie ma do końca wiary, jak będzie wyglądał stan finansów publicznych w Polsce w przyszłym roku. Czy będzie tak, jak Morawiecki mówi, oszczędzamy, czy jednak wybory, które się zbliżają, będą ważniejsze i nie uda się tych oszczędności zrobić. A to zrobić. Ja cytatem z pani minister finansów dzisiaj dla Business Insidera, która mówi, mamy stabilne i silne podstawy gospodarcze,
ale też mówi, rok 23 będzie trudny. Wciąż będziemy się mierzyć z wieloma wyzwaniami. I dowiedzieliśmy się na przykład, że Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych będzie finansowany emisjami obligacji. No i tak to będzie wyglądało. Ale już na dzień dobry, a raczej na dobranoc ze starym rokiem słyszymy, będzie trudno, panie profesorze. Czytałem też ten wywiad, panie redaktor. Tam też jest powiedziane, że to, co powiedział pan premier Morawiecki, że będziemy szukać oszczędności delikatnych, będą szukane. Pani minister zapowiada, że do 5% w budżecie każdego ministerstwa będzie starała się znaleźć oszczędności na wypadek, gdyby w tym nowym roku 2023 wyszły jakieś niespodziewane wydatki, tak jak w tym roku 2023. Natomiast pani minister w tym wywiadzie stwierdza, że jak najbardziej te nawet 260 miliardów czy 300 miliardów pożyczki, które jest potrzebne zaciągnąć w przyszłym roku, jest pewne do uzyskania bez problemu. Tak jak w tym roku całe potrzeby pożyczkowe w sierpniu zostały zaspokojone, tak w przyszłym roku mamy szansę jak najbardziej w tym samym... I mówi, że będziemy chcieli jako państwo sięgać do nadmiarowych zysków firm energetycznych w roku 2023. To jest bardzo ważne. To, o czym Marek mówił. To jest bardzo ważne. Czyli to jest, bo teraz może bo akurat panowie, ostatnia minuta, muszę tutaj moim zdaniem, po dwa zdania. Moim zdaniem to ma sens, dlatego że... Panie profesorze, sekundka, dobrze? Dwa zdania, pan Marek i te ceny prądu, które dzisiaj mamy, mówię o tej rynkowej cenie prądu, która wynika z cen gazu dzisiaj, to znaczy najdroższego źródła, które dopełnia zapotrzebowanie, one powodują, że faktycznie to jest w całej Europie taka sytuacja. Jeśli ktoś produkuje z węgla, to zarabia dzisiaj bardzo dużo. Więc to, żeby zabrać część tych zysków, to ja się tym zgadzam, ale nie mów Mariu, że to jest alternatywa dla budżetu. To są zupełnie inne źródła finansowania. Jeszcze jedna rzecz. Króciutko. Jeszcze jedna rzecz. To dlaczego, skoro jest tak dobrze, ten, który nie lubi inwestorów zagranicznych kupujących polskie obligacje, wysyła dzisiaj, robi roadshow, wysyła przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Kataru, pan do Chin, w inne miejsca, żeby dosłownie, ktoś kupował polskie obligacje. Bo muszę zakończyć. Tak? Szanowni państwo, więc to jest dobry pomysł na to, ażeby spółki Skarbu Państwa, te energetyczne, które mogą mieć nadmierne zyski, zyski nadzwyczajne, jeszcze zanim te zyski wykażą, tak obniżyły ceny dla ludności, ażeby nie wykazały tych zysków. Nie trzeba będzie wtedy wprowadzać nadzwyczajnego opodatkowania i ściągać tych pieniędzy w ten sposób, tylko po prostu wcześniej... Tak... Czyli poszedł sygnał dzisiaj do tych spółek. Bardzo panom dziękuję. Marek Zuber, Akademia WSB, profesor Mariusz Andrzejewski. Ja by ten nowy rok jednak był dobry. No, lepszy, bardzo dziękuję. Życzmy sobie tak, życzmy sobie, żeby się jak najmniej za kieszeń trzymać. Niech będzie stabilnie. Niech będzie. To była debata dnia. Raport przed nami. Michał Adamczyk o powołaniach do wojska, więc też ciekawie. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Kto może dostać wezwanie do wojska? Z tym wezwaniem przyjechaliśmy do jednostki, do której nas wezwano. Armia nie korzystała z tej możliwości. Ćwiczenia czy masowy pobór? Ćwiczenia rezerwy to jest normalność dla każdych sił zbrojnych.